I otwieram 46. sesję Rady 90. Stoszowice, zwołaną na dziś, to jest 3 czerwca 2014 roku, na godzinę 17:00 w siedzibie Rady 90. przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 5. Jako punkt pierwszy dzisiejszego projektu porządku obrad mamy otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. Optycznie stwierdzam, że kworum z całą pewnością posiadamy, a na potwierdzenie tego posyłam Państwu list obecności z prośbą o podpisywanie się na niej. Osoby, które nie są radnymi, a są obecne na dzisiejszej sesji, informuję, że mają możliwość podpisywania się na listie obecności dla gości, aczkolwiek nie jest to obowiązkowe. Szanowni Państwo, punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Państwo macie przed sobą projekt porządku obrad. Informuję, że do przewodniczącego wpłynęły 3 wnioski o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji i będziemy teraz te wnioski o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 27 ust. 3 statutu 90 głosować. Jako pierwszy głosujemy druk nr 4/443/2014. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Czy ktoś się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Proszę pracownika Urzędu Miasta Krakowa o przeliczenie radnych obecnych na sali obrad. W sali. 18. Dziękuję. Stwierdzam tym samym, że oddano tyle samo głosów, co obecnych radnych. Za to wszystko nam się zgadza, a wniosek został przyjęty. Jako drugi głosujemy druk nr 5/464/2014. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że i ten wniosek został przyjęty. Kolejny druk nr 6/445/2014. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Tym samym do projektu porządku obrad dołączyliśmy 3 projekty uchwał. Mamy ich w tej chwili łącznie 6 i będziemy głosować teraz projekt porządku obrad z uwzględnieniem tych 3 wniosków, które przed chwilą Państwo radni przyjęli. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt porządku obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. To jest przyjęcie protokołu z poprzedniej, to jest 45. sesji Rady 90. Stoszowice. Zapytuję Państwa radnych, czy ktoś z Państwa zgłasza jakiekolwiek uwagi do treści protokołu z poprzedniej sesji. Pan radny Marchewka, słucham. Nie, czyli rozumiem, że nie zgłasza Pan uwag, tak? Nie. Wobec braku zgłoszonych uwag stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do punktu czwartego, projektu uchwał Rady. Jako pierwszy będziemy procedować druk nr 1/440/2014 w sprawie delegowania Rady. Jest to projekt autorstwa zarządu, zatem pozwolę go sobie Państwu radnym zaprezentować. Uchwała nr 1/440/2014 Rady 90. Stoszowice w sprawie delegowania radnych, podstawa prawna, paragraf 1. W okresie od 1 lipca 2014 roku do 31 lipca 2014 roku do udziału w posiedzeniach komisji i zespołów problemowych powołanych przez podmiot zewnętrzny deleguje się radnych. 1. Andrzej Balicki, 2. Sebastian Drożyna, 3. Danuta Cichoń, 4. Waldemar Dołański, 5. Maria Federyga, 6. Dominik Galas, 7. Piotr Jałocha, 8. Andrzej Jończyk, 9. Zbigniew Kapera, 10. Michał Kotecki, 11. Wojciech Liszka, 12. Józef Marchewka, 13. Jan Mikuła, 14. Tadeusz Murzyn, 15. Elżbieta Orzechowska, 16. Andrzej Pachel, 17. Agnieszka Pogoda-Tota, 18. Krzysztof Potańczyk, 19. Marta Suter, 20. Marcin Szewczyk. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję. Wobec braku zgłoszeń dyskusji zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Brak. Czy ktoś się wstrzymał? Brak. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 2/441/2014.
To również projekt autorstwa zarządu. Również ja pozwolę sobie odczytać. Uchwała nr 2 przez 431 przez 2014 w sprawie zaopiniowania inwestycji miejskich z celem dzielnicy 10 zawartych we wstępnym katalogu inwestycji miejskich. Podstawa prawna. Paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie inwestycje miejskie z celem dzielnicy 10 zawarte we wstępnym katalogu inwestycji miejskich pod nazwą Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta, Studium Wykonalności Ścieżek Rowerowych oraz Szkoła Podstawowa nr 33, ulica Miśnicka 112, rozbudowa. W związku z pisem Wydziału Rozwoju Miasta OMK znak WR-04.055.1.6.14 z 14 maja 2014 roku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję. Jak może się zapytać? Pan radny Murzyn, proszę bardzo. Gdzie tak Centrum Bezpieczeństwa Miasta ma być? Nie wiem. To jest pytanie, na które nie potrafię panu radnemu odpowiedzieć, ponieważ jego lokalizacja nie została jeszcze wyznaczona. Bo to, że być może na terenie naszej dzielnicy będzie jednak wyznaczona, a może nie. Dziś nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. I zostaliśmy tu poproszeni przez Wydział Rozwoju Miasta. To jest moja odpowiedź, jaką mogę udzielić. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych jakieś pytania? A kolejne studium wykonalności. Pan radny Kapela, proszę bardzo. Studium wykonalności ścieżek rowerowych. To jest studium wykonalności ścieżek rowerowych. Na terenie naszej dzielnicy? Między innymi tak. Między innymi gdzie? Na którym osiedlu? Nie wiem, panie radny, to jest studium wykonalności ścieżek rowerowych i ono obejmuje cały Kraków. Za tym idzie, wynika z niego, że być może jakieś ścieżki będą u nas zaprojektowane, być może nie. Zgoda oznacza pozytywną opinię dla wykonywania takich ścieżek na terenie naszej dzielnicy, a brak zgody jest jednoznacznie. Ja rozumiem, tylko że myślałem, że może troszeczkę szerzej jakieś informacje są. To jest studium wykonalności, ja może być jeszcze szerzej. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych ma jakieś pytania? Nie. Zatem zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę o rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Stwierdzam tym samym, że projekt uchwały został przyjęty. Druk nr 3 przez 462 przez 2014 jest autorstwa Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Uprzejmie proszę o odczytanie referenta, na którym został wskazany pan przewodniczący Zbigniew Kapera. Oddaję głos. Dziękuję. Uchwała nr 3 łamane przez 442 łamane przez 2014 Rady Dzielnicy 10 Skoszowice. W sprawie podziału środków w ramach zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2015 rok. Podstawa prawna, paragraf 1. Środki w wysokości 94 350 zł przeznacza się na zadanie pod nazwą budowa szybu windowego z dostawą urządzenia dźwigowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35 ulica Mirtowa 2. Zadanie, kontynuacja, zadanie wieloletnie. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję za czytanie. Otwieram dyskusję. Wobec braku chętnych do dyskusji zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że ten projekt Rada przyjęła jednogłośnie. Jako czwarty druk na dzisiejszej sesji będziemy procedować projekt uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury Ochrony Środowiska. Druk nr 4 przez 443 przez 2014. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana radnego o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 4 łamane przez 443 łamane przez 2014 z dzielnicy 10 Skoszowice w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania terenu istniejącego ogródka jordanowskiego przy ulicy Smoleńskiego. Podstawa prawna. Paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie projekt zagospodarowania terenu istniejącego ogródka jordanowskiego przy ulicy Smoleńskiego, działka nr 207, obręb 89 Podgórze, wykonany na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie, przedłożony przez firmę Perspektywa Pracownia Projektowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w pismie z dnia 12 maja 2014 roku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję panu przewodniczącemu za odczytanie projektu uchwały. Zapytuję państwa radnych, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Ponieważ nikt się nie zgłosił, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Druk numer 5 przez 444 przez 2014. Jest tym projektem uchwały również autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Ponownie zwracam się do pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna z prośbą o czytanie projektu uchwały. Uchwała numer 5 łamane przez 444 łamane przez 2014 w sprawie Rady Dzielnicy 10 Stoszowice w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania terenu istniejącego ogródka Jordanowskiego przy ulicy Niewolnicza Niskiego. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie projekt zagospodarowania terenu istniejącego ogródka Jordanowskiego przy ulicy Niewolnicza Niskiego 74 na działce numer 86, obraz 93, jednostka dzielnicy na Podgórze. Wykonana zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, przedłożony przez firmę Perspektywa, pracownia projektowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pismem z dnia 12 maja 2014 maja. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję serdecznie panu przewodniczącemu za odczytanie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Ponieważ nikt z Państwa do dyskusji się nie zgłosił, zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny druk posiada numer 6 przez 445 przez 2014 i jest projektem uchwały ponownie autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. I ponownie zwracam się z prośbą do pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna z prośbą o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 6 łamane przez 445 łamane przez 2014 Rady Dzielnicy 10 Stoszowice w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budową zjazdu z działki drogowej przy ulicy Warszawy w Krakowie. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie inwestycje pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z przebudową sieci wodociągowej na działce nr 791 obręb 67 jednostka licencyjna Podgórze oraz budowa zjazdu z działki drogowej nr 441 łamane przez 1 obręb jak wyżej przy ulicy Siarczanej w Krakowie z następującymi uwagami. Pierwsza, rozważyć możliwość zmiany usytuowania wjazdu do projektowanego garażu w sposób mniej uciążliwy dla mieszkańców sąsiednich posesji. Drugie, zatwierdzony projekt będzie zgodny z przedstawioną propozycją w związku z pismem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, znak AU-5730.750.757.2014.AGR z 14 maja 2014 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Dziękuję panu radnemu za odczytanie i przechodzimy do dyskusji. Pani radna Cichoń, proszę bardzo. Ja chciałam zgłosić poprawkę do tej uchwały w sprawie opinii dotyczącej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budową zjazdu z działki drogowej przy ulicy Siarczanej w Krakowie. W paragrafie pierwszym wykreśla się następujące zdanie. Zatwierdzony projekt będzie zgodny z przedstawioną propozycją, a w zamian dodaje się: inwestor jest użytkownikiem wieczystym działki nr 791, obręb 67, co określa odpowiednie warunki zabudowy. Następny, elewacja frontowa ma 16,75 metra, a nie 11 metrów, jak określono we wniosku. I następne, ściana bliźniacza jest dłuższa niż długość ściany istniejącego budynku. Chodzi mi o to, że nie do tej pozytywnej opinii dodaje się te dodatkowe jakby tutaj zastrzeżenia, wykreślając ten punkt, że zatwierdzony projekt będzie zgodny z przedstawioną propozycją. Znaczy to nie jest punkt, tylko takie wykropkowane zdanie. Uwaga, tak. Rozmawiałam z mieszkańcami, którzy mieszkają w pobliżu tej inwestycji, mają bardzo poważne obawy co do tego. No i prosi mnie o przedstawienie tego typu sprawy, w związku z czym przekładam co następnie.
Ale ja mogę odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Pan radny Murzyń. Być może to, co pani tu w tym swoich uwagach jest, nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda, prawdopodobnie może i prawda jest, ale od tego, czy dany budynek jest zgodny z obowiązującymi normami, czy nie, to nie są radni dzielnicy. Ale tam nie było nic o normach. Pani rada, moment, bo to pan może nie przeszkadzał, to teraz pani przewodnicząca. Przepisami prawa jest zgodny, czy nie, to nie radni stwierdzają takie coś, tylko stwierdza wydział architektury i mam nadzieję, że nie stwierdzi nic, nie zatwierdzi nic, co by było niezgodne z przepisami. Więc tego punktu za bardzo nie rozumiem, bo to jest stwierdzenie jakichś faktów, czyli pani swoją uwagą złożoną stwierdza, że przedłożony projekt przez architekturę jest nieprawdziwy ze strony faktycznej. Bo tak z tego wynika. Więc w tym układzie to trzeba zgłosić do Wydziału Architektury, Wydziału Architektura, do prokuratora, bo wreszcie jest to pismo oficjalne do cholery. A my się tym będziemy zajmować, no ludzie. Bo jak to, co pani napisała, jest prawdziwe, nie śmiem wątpić oczywiście, a architektura nam podaje całkiem co innego, no to jest coś tu nie tak, więc to jest do jakichś innych organów trzeba to zgłosić, a nie my. Ale ja tam nic... Pani rada, cicho, proszę bardzo. Ja tam nic nie napisałam, że to jest niezgodne z czymś. Napisałam tylko, że budynek, to co zostało stwierdzone w tym wniosku, że budynek jest ma 11, zgłoszone, że ma szerokość 11 metrów, a on ma 16 metrów. To jest ewidentna nieprawda. No nieprawda. No to jest nieprawda, prawda, to są inne organy, nie Rada Dzielnicy. No dobrze, ale to jest mój wniosek, że tam jest rozdanie. No to rozdanie, proszę ten wniosek skierować, proszę panią, my możemy dwie rzeczy zrobić. Ale teraz ja mówię, nie? Panie przewodniczący, teraz pani mówi, pani tak. Cicho. Następna sprawa była taka, że tam jest też określone, zaraz bo tutaj mam sobie ściągę, tam jest też określone, że ten budynek, moment, 3 sekund. Szkoda, że tylko pani tego nie powiedziała na komisji. Chodzi o elewację frontową, to na pewno. I chodzi też jeszcze o to, że ten właściciel ma umowę użytkowania wieczystego. No i to określa, chciałam na to tylko zwrócić uwagę. Ja nic nie powiedziałam, że tam jest nieprawne, tylko chciałam na to zwrócić uwagę, że ma użytkowanie wieczyste, a w takim wypadku procedowanie jest ważne. I to jest bardzo ważna informacja w momencie wystawiania WZ-ki. No ale to nie Rada Wydziału Architektury, nie dla nas. Dobrze, ale chciałam to umieścić po prostu po to, żeby Wydział Architektury wziął pod uwagę to, co napisałam, czyli tą uwagę. Wziął pod uwagę tą uwagę. No powiedzmy, nie jest to trochę nie zdanie takie niezbyt może zgrabne, ale właśnie o to chodzi. I jeszcze chodzi mi o to, że ściana bliźniacza jest dłuższa od ściany istniejącego budynku. Tylko chciałam na to zwrócić uwagę. A czy to jest zgodne? Ja chciałam zwrócić uwagę tylko na trzy rzeczy, które... Chciałam zwrócić uwagę tylko na trzy rzeczy, a nic nie mówić, że jest coś niezgodne z prawem. Tam nie jest powiedziane, że coś jest niezgodne. Tylko, że stwierdzenie faktu, że jest dłuższa, że jest po prostu, tak jak mówiłam, elewacja jest dłuższa niż napisano, tam, to napisano we wniosku, jest tam, że jest 11 metrów. To jest stwierdzenie nieprawdy. I tylko chciałam zwrócić, jak nieprawdy, no przecież, czy ja mogę prosić o ten wniosek? Ja nie mówię, że pani z nim mówi nieprawdę. Szanowni Państwo. Jaką nieprawdę ja mówię, proszę pana, tam jest pisane czarno na białym. Ja rozumiem, oczywiście teraz wrócimy do dyskusji. Do dyskusji zgłosili się jeszcze w kolejności pan radny Balicki oraz pan przewodniczący Mikuła. Ale czy ja mogę jeszcze dokończyć swoje pytanie? Tak, ale ja właśnie chciałbym panią zapytać, bo obawiam się, że pani wypowiedź będzie nieczytelna, niezrozumiała dla wielu radnych. I myślę, że pani odpowie, jeśli zechce pani odpowiedzieć na moje pytanie, tak. To będzie to bardzo zrozumiałe również dla mnie. Rozumiem, że pani w ramach Komisji Infrastruktury pracowała przy powstawaniu tego projektu uchwały. Tak. Okej, okay, i rozumiem, że... Przeciwna temu. Temu projektowi uchwały. Ale komisja zdecydowała inaczej, przyjmowała inne. Ale pana myślę, nie proceduje na zasadzie, że to jest negatywne, tylko w dalszym ciągu utrzymuje to, co zadecydowała komisja, że jest to wniosek pozytywnie opiniowany. Z tymi punktami, które należy wziąć pod uwagę przy rozpatrywaniu. Zapytam panią, jeśli można. Tak.
Dlaczego chce pani wykreślić z projektu uchwały stwierdzenie, że uchwała, że Rada Dzielnicy pozytywnie opiniuje. Nie, to nie wykreślić. Ale moment, pozytywnie opiniuje z następującymi uwagami. I teraz chce pani wykreślić następującą rzecz. Że zatwierdzony projekt będzie zgodny z przedstawioną przez urząd propozycją. Co jest złego w tej propozycji, aby urząd, aby to było pozytywnie przez nas rozpatrzone? Co jest niezgodne? Co jest złego w tym, co powoduje panią, tak, żeby wykreślić zapis, aby zatwierdzony projekt był zgodny z przedstawioną propozycją Urzędu Miasta? No tam warunka, które zostały określone na tym piśmie, no akurat nie mam przy sobie tej propozycji. Tego pisma z Wydziału Architektury, tak? Tak, nie mam przy sobie akurat w tym momencie. Tam jest, że elewacja frontowa będzie miała 11 metrów, a ona już w tym... Szerokości. A już w tym projekcie jest narysowane, że jest 16,75 metra. Więc niezgodność. A co zawiera propozycja Urzędu Miasta, z którą pani się nie zgadza? Zawiera 11 czy 16? Jedno i drugie właśnie. O to chodzi, że jest napisane. Czy można to zobaczyć, Adasiu, to? Bo ja nie mam tego w swojej... Szanowni Państwo, ja proponuję tak. Są dwie możliwości. Ja ogłoszę przerwę celem rozwiązania tematu przez zainteresowanych radnych, ale zwracam się z pytaniem do panów radnych, i Balickiego, i Mikuły. Czy chcą się wypowiedzieć jeszcze przed przerwą, czy po przerwie? Czy ja tylko krótko uwagę. Teraz czy po? No to od razu. Pan radny Balicki, proszę bardzo. Ja tylko króciutko, bo ja na jakiej podstawie te niezgodności rzekome stwierdziła pani? Mierzyła pani wykopy, czy... Nic nie mierzyłam wykopów, tylko to jest wszystko w tym projekcie. Ale na jakiej podstawie pani... To na podstawie tego pisma, które przyszło do dzielnicy. Czyli w takim razie... Nie ma nic niezgadzającego się z tym, co napisała. Pan radny, nie przeczę, że to ma być negatywnie, tylko pozytywnie. Pod warunkiem wzięcia pod uwagę tych uwag, o których mówiłam, że trzeba to po prostu się nad tym zastanowić. Pan radny Mikuła, proszę bardzo. Co ma wspólnego wieczysta dzierżawa z projektem? A bardzo dużo. Ale to już nie jest mój temat, tylko architektury. Ale chciałam, żeby w tym było... Zostawmy architekturze pewnie ten projekt. A no też właśnie, dlatego też nic nie pisze na ten temat. Architektura taką informację, że wieczysta dzierżawa ma, bo musi mieć. Musi mieć. Bo jest akt własności, czy prawo do terenu. No bo dla mnie zastanawiające jest to, w treści pani poprawki, w jakim celu w treści uchwały po przyjęciu poprawki przez panią złożonej mielibyśmy zawierać oczywiste stwierdzenia. No mówię, dobrze, moglibyśmy wpisać, że działka jest kwadratowa lub prostokątna, moglibyśmy wpisać, że jest pochyła, moglibyśmy wpisać, że elewacja jest biała. To są te informacje, które pani tu przedstawiła, jak sama pani przed chwilą powiedziała, są zawarte w dokumentacji projektowej, a nawet w piśmie, które UMK do nas przysłało. Więc po co mamy... Ale możemy zobaczyć do tego pisma, ja wam pokażę, w których miejscach jest to niewłaściwe. I tylko tyle, no ja tylko chciałam zwrócić uwagę architektury, ale mogę ja... Lesiu, jak ty mówisz panu do ucha, to ja to nic nie... Ale ja słyszę, śmiało. Więc jeżeli, ja chciałam tylko, żeby architektura wzięła pod uwagę to, żeby nad tym się zastanowiła. Jeżeli to jest zgodne, spokojnie, mieszkańcy nie mają do tego żadnych pretensji, ani zastrzeżeń. Mieszkańcy nie oponują, żeby powstał tam budynek. Ale co wnosi do sprawy? Co wnosi do sprawy umieszczenia w uchwale zapisu, o którym, jak sądzę, urząd doskonale wie? Właśnie nie jestem tego pewna. Mieszkańcy też nie są pewni, czy to bierze odpowiedź. Inwestor jest użytkownikiem wieczystym działki numer, co określa odpowiednie warunki zabudowy. No to jest stwierdzenie oczywiste, z którym z całą pewnością urząd posiada tą wiedzę, więc po co zawierać takie znaczenie? Znaczy, nie jestem pewna, czy urząd taką wiedzę posiada, ale chciałabym, żeby zwrócił na to uwagę. A ja myślę, że to nie jest chyba jakieś tutaj specjalnie jakieś takie za bardzo niemożliwe do zrealizowania, żeby to wpisać. Że pani, wpisać można wszystko, tylko że ale potem ja się że wpisać. Tylko, że to jest tam inwestor. Ale teraz mówię ja. Bo, szanowni państwo, bo wpisać można wszystko, natomiast ból polega na tym, że też treść
wydawanych przez nas uchwał świadczy o nas. No więc ja bym starał się unikać uchwał, które tak naprawdę są opowieścią o istniejącym stanie, a nie wnoszą nic do sprawy. No, no możemy przepisać tutaj tysiąc różnych zdań, tylko że a ja panu to nie zmienia niczego. I państwu też powiem coś, co wiem, że w takim wypadku, kiedy działka ma użytkowanie wieczyste, można ją zabudować domem tylko jednorodzinnym. Tak jest zabudowana działka obok i w ten sposób powstała ta budowa, która jest bliźniacza i ten dom, który ma powstać, tak samo powinien być zabudowany domem jednorodzinnym. Dlatego to ma na celu jakby zwrócenie uwagi i rozpatrzenie. Jeżeli urząd, czyli architektura uzna, że taki dom powstać może, to nikt nie wnosi sprzeciwu, zresztą w ogóle nikt nie wnosi sprzeciwu, żeby powstał dom. Wręcz wszyscy są z tego zadowoleni, żeby powstał dom, bo dosyć mają już samochodów, szambiarek, które przez 25 lat stoją tam w takiej gęstej zabudowie i po prostu uprzykrzają ludziom życie. Pan radny Marchewka, a potem zarządzam przerwę. Proszę bardzo. Biorąc pod uwagę to, co na Komisji Infrastruktury pani mówiła, bo pamiętam, bo to niedawno było. Tu chodzi o co innego, tylko pani wprost nie mówi tego. Po pierwsze, budować można, jeżeli inwestor jest właścicielem i równie dobrze można budować, jeżeli inwestor jest wieczystym użytkownikiem. Ma wieczysty. I niezależnie od tego, czy to jest dom jednorodzinny, czy wielorodzinny. Nie ma takiego ograniczenia. To jest jedno. Drugie. Dlatego podejrzewam, dlaczego pani chce wykreślić punkt, o który tu uparcie pyta się pan przewodniczący, dlaczego z niego zrezygnować. Ano dlatego pani chce z tego punktu zrezygnować, że w nim pisze, że my warunkujemy, że budynek będzie zgodny z przedstawioną propozycją. A pani chce, żeby nie był zgodny z przedstawioną propozycją, tylko żeby był mniejszy. Pani wyraźnie mówiła na komisji, że ludzie, z którymi pani rozmawiała, chcą, żeby to był budynek mniejszy, jednorodzinny tylko i wyłącznie, a nie wielorodzinny. Stąd też jest tam o tej ścianie ta niezgodność w tych metrach, no bo on wtedy będzie większy. No, ale taki został przedstawiony w propozycji. I tutaj, jeżeli chodzi o przepisy, o jakąś niezgodność z przepisami, nie ma takowych, moim zdaniem. No, ale pan nie wie, no, ja wiem, że jest. Ja mogę na swoje zdanie. Nie ma tutaj żadnej niezgodności. Niezgodność jest w momencie takim, że okoliczni mieszkańcy, których pani reprezentuje, chcą, żeby to był budynek mniejszy. O to chodzi. No. Przepraszam, przerwanie. Czy już? No tyle. Tyle, to minimalnie przerwanie. Już, ale to ja zatem panią radną jeszcze następującą sprawę. Bo teraz jakby w nawiązaniu do wypowiedzi pana radnego Marchewki, stwierdziła pani, że pani wie, że jest niezgodna. Tak. Ale nie mogę się tym posługiwać ze względu na to, że po prostu nie reprezentuję tej instytucji. Które? Ciała, no architektury powiedzmy. Dobrze, tak? Ale jeżeli pani wie, że ale chciałabym na to zwrócić uwagę. Dobrze, ale czemu, to jest moje pytanie do pani, nie poinformowała pani o tym nadzoru budowlanego, Urzędu Miasta Krakowa, prezydenta? Nawet komisji. Nawet komisji. Jak to nie komisji? Przecież mówiłam. Ale komisja Rady Dzielnicy jest najmniej odpowiednim ciałem do tego, ponieważ nie posiada żadnych kompetencji do zablokowania, wstrzymania, zmienia procedury administracyjnej. Zapytuję panią, skoro posiada pani informacje o jakichkolwiek niezgodnościach, nieprawidłowościach przy realizacji tej inwestycji, czemu nie zgłosiła pani tego do nadzoru powiatowego, nadzoru budowlanego, do prezydenta miasta Krakowa, do Urzędu Miasta Krakowa, gdziekolwiek? Dlatego, że inwestor dopiero stara się o WZ. Chciałabym, żeby to jest wniosek dopiero o staranie się o WZ. No to jest niezgodność z czym? Skoro nie ma jeszcze niezgodności, to... No ale dlaczego w takim razie architektura do nas wysyła prośbę o opiniowanie tego? Ja takie pytanie zadałam panu Adamowi od razu.
No bo jest na terenie 50. Tak, tak, ale też jest na terenie prywatnym, prawda? I pan nadal mi powiedział, dlatego, że jest to budynek wielorodzinny. Taką uzyskałam informację. Nie tylko dlatego. I w związku z czym na początku było no, rzeczywiście no, negatywnie, ale w końcu. Dobrze, proszę pani, ale odbiega pani od mojego pytania. Ja rozumiem, że jest budynek. Nie można na tym etapie czegokolwiek ale, zrobić. Nie, nie, ale dalej pani nie powiedziała. Chociaż pani ciągle o tym mówi, że są jakieś niezgodności. Gdzie jest ta niezgodność? Między czym a czym jest ta niezgodność? Co jest między zgłoszoną na projekcie długością, a wnioskiem, który do niej jest dołączony. No to tu mamy, tak? To mamy. I jest to. No tylko ja chciałam go zobaczyć, żeby pani ja pokazać palce, w którym miejscu. Zgodnie z sugestiami również pani tak. Proponuję, czy zarządzam 10 minut przerwy, celem przygotowania dokumentacji, aby móc ją oglądać, omówić. A potem podjąć decyzję po przerwie. Szanowni Państwo, 10 minut przerwy. Co? Wznawiamy obrady, przerwa minęła. Szanowni Państwo, ponieważ przerwa minęła, wznawiamy obrady. Informuję Państwa, że do przewodniczącego wpłynął wniosek o wycofanie druku numer 6 przez 445 przez 2014 w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budową zjazdu z działki drogowej przy ulicy Siarczanej w Krakowie w porządku obrad. Rozumiem, że dzisiejszej sesji. Wnioskujemy o wycofanie druku nr 6 przez 465/2014 z porządku obrad 46 sesji Rady Ziemi 10 Skoszowice. Wymóg formalny, 3 podpisy są zachowane, bo są nawet 4. Rozumiem, że pani radna Federyga, pan radny Kotecki, pan radny Kapera, tak? I pani radna Cichoń. Co za tym idzie, będziemy głosować teraz ten wniosek. I jeśli przyjmiemy ten wniosek, to nie będziemy dziś procedować tego druku. Woli wyjaśnienia zaproponowałem pani radnej Cichoń, ażeby przygotowała zapytanie do Urzędu Miasta Krakowa, w którym będą zawarte jej pytania. Architektury. No, przypomnę, że nie ma czegoś takiego architektura. Architektura, co to jest? Co pani dobrze słucha? Wydział Urbanistyki. Czyli Urząd Miasta Krakowa, tak? Przynajmniej ja do architektury pisać nie będę, tylko Urząd Miasta Krakowa, zawierający zapytania, wątpliwości pani radnej Cichoń dotyczące tej inwestycji z informacją, że planujemy podjąć stosowną uchwałę po otrzymaniu odpowiedzi na pytania autorstwa pani radnej Cichoń. Tyle z mojej strony, zatem zarządzam głosowanie w sprawie tego wniosku o wycofanie druku z porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie ma. Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. I jeszcze poproszę pana pracownika Urzędu Miasta Krakowa o przeliczenie obecnych radnych na sali obrad. No okej. 18. Dziękuję. Zatem wszystko nam się zgadza. Doszło co prawda do jakichś roszad kadrowych, nazwijmy to szumnie. Niektórych nam przybyło, niektórych nam ubyło, ale nadal jest nas 18. Zatem wniosek został, szanowni państwo, przyjęty i tym samym nie będziemy procedować tego projektu uchwały na dzisiejszej sesji. Wyczerpaliśmy tym samym punkt bodajże 4, jeśli dobrze pamiętam, porządku obrad dzisiejszej sesji. I przechodzimy do punktu 5, to jest omówienie spraw bieżących, dyskusja i wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie. Punkt 6, oświadczenia i komunikaty. Czy tutaj ktoś z Państwa chciałby coś oświadczyć, zakomunikować? Pan radny Jończyk, proszę bardzo. Chciałem zakomunikować, że prezydent podpisał już rozpatrzenie uwag do wyłożonego studium uwarunkowań zagospodarowań i to miało być dzisiaj ogłoszone w internecie, natomiast teraz trwa proces anonimizacji, czyli wycofanie nazwisk osób fizycznych i należy się, miało być dzisiaj spodziewać, że rada chwila, więc osoby zainteresowane proszę, żeby przekazały, jeżeli są mają kontakty z innymi osobami zainteresowanymi. Dziękuję serdecznie za informację. Szanowni Państwo, informacja z mojej strony do radnych. Ponieważ zbliża się sezon wakacyjny, informuję Państwa, że sesję w miesiącach lipiec, sierpień planuję zwołać następująco. Sesja lipcowa najprawdopodobniej
w ciągu dwóch pierwszych tygodni lipca, natomiast sesja sierpniowa najprawdopodobniej w ostatnim tygodniu sierpnia. Nie podaję żadnych konkretnych terminów, o tym się Państwo dowiecie w chwili zwołania przeze mnie sesji. Natomiast te terminy, które teraz wskazałem, proszę traktować tylko i wyłącznie jako orientacyjne i w żaden sposób nie zobowiązujące mnie do ich utrzymania. To jest tylko i wyłącznie mój plan i chęć pomożenia Państwu zaplanowania swoich wakacyjnych planów, aby nie kolidowały z sesją Rady, ale informuję zarazem, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to zwołam sesję w innym terminie niż przed chwilą podałem. Tyle z mojej strony. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś powiedzieć, siedzieć w punkcie szóstym? Nie. Zatem tym samym zamykam 46. sesję Rady Miejskiej Świętej Soszowice, zwaną na dziś, to jest 3 czerwca 2014 roku, na godzinę 17.00 w siedzibie Rady Miejskiej 10 przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 5. Dziękuję Państwu bardzo, do widzenia.